Cześć, tu Gorigon, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii. Znowu gramy w Factorio 1.1, nawet 2.5. Po długim czasie przerwy, tak naprawdę serii Factorio nie było chyba od wersji 0.17, 0.18, a pewnie większość z was na tym kanale właśnie w ten sposób się znalazła, że obejrzała moją serię z Factorio. Szczerze mówiąc, dawno nie grałem w Factorio. Nie grałem w Factorio w sumie od ostatniej serii. Przegrała mi się ta gra po prostu, jednym słowem. No bo ileż można grać w jedną grę? Dużo oczywiście, byśmy miał odpowiedź. Więc wiem, że bardzo dużo update'ów wyszło, odkąd ostatnio grałem, więc też są w tej grze dla mnie nowe rzeczy. I gramy tak naprawdę w wanilkę, poza dwoma modyfikacjami, czyli Event Distribution, bez której nie mogę grać, oraz Far Reach, bo też bez tych dwóch modyfikacji nie mogę grać. Poza tym jest to całkowicie vanilla, więc tutaj bez żadnych zaskoczeń, bez żadnych modów dziwnych, bez żadnych ułatwień i tak dalej, jeśli ktoś miałby z tym problemy. Po prostu dwa mody Quality of Life. I co, bierzemy sobie nową grę i zagramy na świecie kolejowym. Gdzie to jest? Wyzwanie zaopatrzeniowe. Nie. Gra swobodna. Aha, okej. Okay. Dopiero tutaj będzie wybór mapy. Świat kolejowy, tak? Czyli częstotliwość mała, różnych złóż. Wielkość może sobie powiększymy. I bogactwo. Ropy naftowej też troszeczkę. Wróg, tak. Wielkość do 50, częstotliwość 25. Wiecie, że nie lubię bajterów, ale uznałem, że nie chcę grać zupełnie bez nich. I rozmiar obszaru startowego bardzo duży. Ewolucja, owszem. Natomiast ekspansja wroga jest wyłączona, tak? Czyli bajtery nie będą zakładały nowych baz. Co jest dla mnie ważne. Mapa tutaj zostawiamy wszystko tak jak jest. Zasoby mamy ustawione. Teren. Właśnie, jedna, bez urwisk. Dajmy sobie jednak tutaj na chillu. Wilgotność, to zostawimy tak jak jest. No i co, kliknijmy sobie podgląd. Czy ta mapa nas satysfakcjonuje? Ja bym chyba wolał na pustyni zacząć, szczerze mówiąc. Więc przerzućmy sobie. Nie. Czy musimy seed zmienić? Wylosujmy inny seed. O, ideolo, proszę bardzo. Cztery zasoby obok siebie, woda, trochę drzewek, pustynia, wyśmienicie. Dalej nie będę oglądał, co mamy. Fajny taki cypelek, więc wiemy mniej więcej, jak wygląda ta mapa i co? Chyba zaczynamy. That's new, mam nowość, wcześniej nie było tego statku. To jest gra swobodna w Factorio. Twoim zadaniem jest wysłanie rakiety w kosmos, oczywiście. Będziesz musiał zbadać zaawansowane technologie albo odblokować silos rakietowy. Zacznij od czegoś małego, rozwijaj się używając automatyzacji i nie zapomnij o obronie przed lokalną fauną. Dobrze. No i co, nie wierzę, że znowu gramy w Factorio. Myślę, że pierwszą rzecz, czy mamy, rozumiem, że tutaj można rozwalić jakieś zasoby z tego zyskać, zaraz zobaczymy. Bam, nie, chyba nic nie dostaliśmy. Ja bym poszukał takich skałek, które dają zarówno kamień, jak i węgiel, ale chyba ich nie widzę nigdzie. Takie większe skałki powinny być. No cóż, nie ma, trudno. One są zawsze przydatne na początek. Można troszkę więcej węgla zyskać w ten sposób. No ale dobra. Pierwszą rzecz, którą zrobimy, no to chyba będzie... od czego zaczniemy zasadniczo? Jezus, człowiek w ogóle nie pamięta. Musimy zacząć od wydobywania żelaza oczywiście. Postawimy sobie to tak. Tak, zbierzemy trochę węgla. Ręcznie na razie niestety. Kop, kop, kop. Chop, chop, chop. Jak to we wszystkich grach survivalowych musimy chopować. No i co? Trzymam kontrol, przejeżdżam, to się rozkłada pomiędzy te dwie rzeczy.
Zaraz będziemy wydobywali rudę żelaza i przerabiali, przetapiali ją na sztabki, których użyjemy, żeby zbudować więcej wiertnic spalinowych. A na ten czas pozbierajmy troszkę skał i kamienia, żeby zbudować więcej pieców. Bo piece też są potrzebne do budowy wiertnic, także... Tak czy inaczej potrzebujemy kamienia. O, tu jest właśnie ogromna skała, wyśmienicie, tego szukałem, czyli przewidywana ilość surowców, widzicie, węgiel i kamień mamy. Te dwie rzeczy są przydatne, jak rozumiecie. Szczególnie, że 37 węgla o wiele szybciej jest można zdobyć kopiąc tą wielką skałę, niż zasuwając ręcznie. To jest właśnie Far Reach, teraz tutaj mam kursor po prawej stronie, jeśli ktoś nie widzi, który pozwala mi sięgać tam, gdzie widzę. Na początku może się to wydawać troszeczkę jak oszukiwanie dla niektórych. Ja nie jestem takim purystą, szczerze mówiąc, i preferuję grać w ten sposób, szczególnie w dalszych etapach rozgrywki, kiedy naprawdę na takim oddaleniu bardzo wygodnie się gra, bo mamy olbrzymią fabrykę i niekoniecznie chcemy latać po niej całej, żeby jedną rzecz tam sobie wziąć skądś tam, bo zapomnieliśmy, co się często zdarza, uwierzcie mi. I generalnie rzecz biorąc, to jest, szczególnie jeśli musimy nagrywać filmik, który też musi mieć określony czas, tak, bo nie można nagrać 5 godzin, bardzo oszczędza nam czas, bo lepiej jest oglądać, jak coś robimy, a nie jak 10 razy się wracamy po jakieś tam podajniki, które zapomnieliśmy. Dobra, czy mamy 19 płytek? Super. Dorzućmy tutaj węgla. Rzucę na razie 15. A w sumie możemy cały rzucić, jaki mamy. 14 nam zostało. Dobra, zróbmy dwie wiertnice i zaraz wam pokażę, jak się automatyzuje wiertnice. Ja bym troszkę biegał dookoła, dlatego że... A właśnie, kolor sobie zmienimy, czyli tylda, ukośnik, kolor, pink. Koloro napisałem. Super. I tak. Stawiamy jedną wiertnicę. Tutaj mamy ten ptaszek, widzicie? Czyli w którą stronę on wykłada z siebie węgiel. I pykamy teraz tak, żeby ptaszek był w drugą stronę, czyli ta podaje do tej, a ta do tej. I to tworzy taki... musimy zasilić to jednym węglem. I to tworzy taki cykl, można by to nazwać, nie wiem, cykl? Gdzie jedna wydobywa i podaje do drugiej, a że zużywa ta maszyna mniej energii niż... niż wydobywa węgla, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, to w sensie za jeden spalony węgiel ileś tam może ich wydobyć. I w ten sposób jakby to napędzamy w nieskończoność, można by powiedzieć. Dobra, mamy więcej tego. Czego nam brakuje? Nic nam nie brakuje, więc zróbmy więcej. Dobra. I może dodamy sobie od razu... jeszcze tak, czyli powiększamy sobie, czyli teraz w kółko one się napędzają, wyśmienicie. Więcej płytek. No, dawaj, dawaj. Ile jest potrzebne? 9 łącznie, mamy 7. Ta informacja jest tutaj, wymagane zasoby. Po środku tego tooltipu, który się wyświetlił. Nice, zróbmy więcej, zróbmy piec kamienny. Pyk. Pyk, pyk. Kontrol trzymamy i wtedy jak najeżdżamy na maszynę, to wyjmujemy z niej to, co wyprodukowała. Dobrze, no i co? W sumie teraz pozbierajmy troszkę drewna, którego i tak będziemy musieli się pozbyć tutaj. Prędzej czy później. Pyk, 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 pyk. Wyśmienicie. Swoją drogą, wiem, że większość z was, pewnie osób, które to ogląda, o wiele lepiej gra ode mnie już na tym etapie, bo tak jak mówię, miałem dość długą przerwę faktoriową, także zapraszam śmiało do komentowania, wrzucania na Discordzie, pewnie większość z was i tak jest, z osób, które korzystają z Discorda, do komentowania i do dorzucenia swoich pomysłów. Oraz do wrzucenia schematów, też pewnie na jakichś tam kanałach discordowych, bo ja schematy mam sprzed wielu, może nie lat, ale miesięcy, więc są nieaktualne. O, także chętnie usłyszę, co ma się do powiedzenia.
sobie zbieramy węgiel. Czy więcej kamienia potrzebujemy? No zawsze się przydaje więcej, więc zbierzmy go sobie. Ach, widzę, że nagrywam w 30 FPS-ach. Myślę, że od kolejnego odcinka będzie 60 po prostu. Zapomniałem przełączyć w programie do nagrywania, żeby było więcej FPS-ów. Także co, w tym momencie farmimy żelazo. Zobaczmy jak z zanieczyszczeniami. No nie jest najgorzej jeszcze. Bo ja zazwyczaj gram bez bajterów, no ale tym razem zrobiłem wyjątek, bo wiem, że większość z was lubi bajtery, więc przynajmniej takie mam wrażenie zawsze. Więc postanowiłem, żeby z tymi bajterami grać, pomimo tego, że tego nie lubię. A, tutaj możemy zebrać jakieś materiały. Nice. Wyśmienicie. Nie pokazuje mi, żebym zyskał cokolwiek, jak to rozwalę, także tego nie robię na razie, bo to jest strata czasu. No i co, słuchajcie, ja lubię bardzo szybko przechodzić do wiertnic elektrycznych i w ogóle prądu. Także zbudujmy sobie, myślę, że ze 3 wiertnice spalinowe, zróbmy 3 piece. I postawimy je tutaj, tak? Żeby wydobywać miedź, a miedź nam jest potrzebna, żeby zacząć robić rzeczy elektryczne. Tyk. Tak naprawdę też kotły parowe i silniki parowe możemy już teraz zacząć robić. Zróbmy 2, czy będziemy potrzebowali 4 kotły parowe, tak zwane boilery. Jeśli się nic nie zmieniło, proporcja jest 1 do 2, czyli 1... przepraszam, na odwrót oczywiście to wszystko zrobiłem, tak? Czyli potrzebujemy 2 kotły parowe i do tego 4 silniki. Taka była proporcja, tak? Czyli 1 do 2. Czego mi brakuje? Żelaza, pewnie. Pyk, pyk, pyk. To mamy zrobione. Pobierzmy żelazko. Pobierzmy miedź. Potrzebujemy jeszcze słupów. Dużo. Zróbmy wszystkie, tak niech nam się kraftują w międzyczasie. To zbierzmy, to zbierzmy. Tutaj to mamy, wyśmienicie. Woda jest tutaj, na szczęście blisko. Choć ja zastanawiam się, czy nie lepiej pójść tam na górę, tutaj. Dlatego, że po prostu to będzie generowało bardzo dużo spalin. Ta elektrownia. A raz, że tutaj jest trawa. Dwa, że są drzewa i te dwie rzeczy pochłaniają zanieczyszczenia, w związku z czym wolniej one dolecą do bajterów i wolniej te bajtery, czy też kąsacze po polsku, nas zaatakują. Co jest oczywiście... O, i mamy przy okazji dwie duże skały. Co jest oczywiście pożądaną przeze mnie opcją, ponieważ, jeszcze raz powtórzę, bajterów nie lubię. Chociaż mam nadzieję przetestować artylerię. Mam zamiar przetestować, bo tak dużo z niej nie korzystałem. Dobrze, to co? Zbudujmy sobie kocioł parowy. Aha, będziemy potrzebowali jeszcze... O, to jest coś, czego nie przewidziałem, czyli to i rury. No dobra, ten cię musieli zbudować bardziej przy wodzie. No dobra, powiedzmy tutaj. Tu jest dobre miejsce. Wyśmienite nawet, można powiedzieć. By the way, pierwsza automatyzacja, dodajmy to. Oczywiście nie zrobiłem kolejki badań, bo zawsze o tym zapominam. No, słyszę sobie głośną muzyczkę, puściłem. Dobra, czyli co? Stawiamy pompę. Od pompy odprowadzamy rurę. Stawiamy kocioł parowy i stawiamy silniki. No i super, mamy prąd, teoretycznie. Teraz musimy postawić tutaj słupy. A w przyszłości to zautomatyzujemy. W sensie doprowadzimy tutaj węgiel. Będzie wydobywany przez wiertnice górnicze elektryczne. Dobra, mogę chyba trzymać po prostu.
Pyk, 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 pyk. Ach, początki Factorio zawsze fascynujące. Pyk, dobra. Mamy to zrobione. Tak, musimy to doprowadzić. Tutaj najlepiej. Wyśmienicie. Czy stać nas? Zbierzmy przede wszystkim węgiel, zbierzmy to, zbierzmy to. Mamy dużo zasobów teraz. Stać nas na laboratorium? Stać nas. Więc zróbmy laboratorium. Czy możemy robić taśmociągi? Możemy. Ja bym chciał jednak zautomatyzować robienie taśmociągów. Już na tym etapie, bo nie chce mi się tego robić ręcznie. Więc co? Będziemy potrzebowali 10 flaszek. Pyk, pyk. I zrobimy co? 10 flaszek, postawimy laboratorium. Pyk. Postawię je tutaj, słuchajcie. I ono nie ma prądu, no bo obviously nie ma prądu, bo nie wrzuciliśmy jeszcze paliwa do kotłów. Więc teraz pójdziemy i to zrobimy, a w międzyczasie będą nam się flachy robiły w plecaku. No, na szczęście mamy far reach, long reach, coś tam, więc możemy wrzucić w ten sposób. Czemuś tak mało tego węgla wrzuciło. On teraz niby szybko go spala, ale potem jak stworzy dużo pary, to zwolni zużywanie tego węgla, więc powinno nam starczyć na jakiś czas. Możemy flaszki już wrzucić, one się będą tutaj mieliły. My w międzyczasie może zróbmy sobie z dwie wiertnice już. Zbierzmy to, zbierzmy to, zbierzmy węgiel. Zasilmy te rzeczy. Dobra, wrzućmy resztę flaszek. Teraz tak, wiertnice już możemy zasadniczo postawić sobie. Pyk. I no, obok siebie postawię. No bo jakby widzicie, że ona zajmuje 4 kratki, czy tam ileś tych kratek, 3 na 3. Natomiast obszar wydobywania ma 4 na 4, tak? Więc można postawić albo obok siebie, albo w odstępie. No ale postawiłem obok siebie. Więc niech będzie tak jak jest. Automatyzacja się robi. Czy ja coś mogę tutaj w międzyczasie, że tak powiem, robić? Chyba nie, no muszę poczekać na automatyzację. Mógłbym niby troszkę flaszek jeszcze zrobić. Płytki tu, tutaj mamy to, tutaj mamy to. No, automatyzacja, dawaj, dawaj. Jaki jest plan na tą serię? Może wykorzystam te pół sekundy, które nam zostało. To będzie taki vanilowy run, czyli gramy bez modów, tak? Tak jak już widzieliście i tak dalej. I trochę w formie właśnie czegoś takiego, że no nic szalonego nie będziemy tutaj robili. Po prostu obczajamy sobie wersję 1.1 i przy okazji ja sobie przypominam, jak się gra w tą grę. Drugą rzecz, którą sobie ustawiliśmy, to jest logistyka w badaniu, czyli podziemne taśmociągi oraz rozdzielacze. Dwie bardzo potrzebne rzeczy w życiu. O, pokazuje się, że mamy nowe rzeczy tutaj, fajnie. Zróbmy sobie automat montażowy. Raz, dwa, wyłączmy flaszki na razie, dorzucę je tutaj. No i cóż, nie zostaje nam nic innego, jak tylko postawić to, wybrać sobie koła zębate. Chciałbym zrobić podajniki 2, będę potrzebował ich 4, 5 i skrzynki żelazne 2. Teraz tak, bierz sobie panie stąd, a będę potrzebował też długi, zrobimy taki fancy. Tu będzie sobie skrzynka stała, w której będzie żelazo, którego mam bardzo mało. Ty będziesz podawał tutaj. A, ale zrobiłem śmiesznie. Ustawmy to tak. No i wyśmienicie.
Zautomatyzowaliśmy sobie robienie tych taśmociągów. Weźmy więcej żelaza. No i co, w sumie możemy zacząć już je kłaść, gdyby nie to, że potwornie wolno się robią. Staram się, żeby to było bez ukośnych tych, ale to wiadomo, że nie wyjdzie, no. Wolno się to robi, wolno, ale zautomatyzowane jest, także plus. Czy my w międzyczasie chcielibyśmy coś zrobić? Mogłem postawić radar, żeby się odkrywało. No, a poza tym tak naprawdę zostaje mi czekać po prostu, aż się zrobi więcej taśmociągów. A, mógłbym tutaj dorzucić tych czerwonych flaszek. Ale to wolę sobie zautomatyzować, to czy ja chcę to robić w łapie? No nie chcę, no ale zrobię 10 jeszcze. Strasznie daleko tą elektrownię zrobiłem. No ale cóż, no. Taką decyzję podjąłem, musimy z tym żyć. Dobra, wrzućmy tutaj to. Pyk, dawaj im więcej moich taśmociągów. Mogliśmy w sumie zeskalować bardziej, żeby więcej płytek wydobywać. Dobra, to może wykorzystajmy ten czas, jak te taśmociągi się kraftują. Tutaj dorzucę jeszcze... Aha, to chciałem zaznaczyć. Wykorzystajmy może ten czas, żeby się rozejrzeć po okolicy. Masz flaszki. I zobaczyć, gdzie tutaj można postawić huty na przykład. Tu mamy dużo miejsca, tak? Więc jakoś tak trzeba będzie to doprowadzić. Tędy puścimy, albo tędy. I to akurat powinienem mieć w schematach, bo to wydaje mi się, że się nie zmieniło. Schematy, piece, rozdzielacze. Schematy, wczesna gra. O, proszę bardzo. All in one. To na razie nie. Zielone płytki nie. Huta kamienna 48. O. Coś takiego. Tak sobie po prostu postawimy schematy, żeby już mieć to zablokowane. I co, trzymamy shift, tak, żeby to się ładnie postawiło. Raz, dwa, trzy, cztery. I to jest powiedzmy żelazo. Potem, no i jakieś tam stal wszędzie robić też, ale to w późniejszym czasie. I powiedzmy też 4 do miedzi od razu. 2, 3, 4. Dobra, i to jest podstawowy blok, powiedzmy. Teraz myślę, że stal w dalszym etapie. Nie trzeba będzie coś takiego zrobić. Czyli to jest do stali. Tak sobie po prostu blokujemy na razie, bo można to usunąć, tak? To nie ma aż tak dużego znaczenia. No i main bus w którąś tam stronę na dół albo w bok. Zobaczymy, co nam ten radar odsłoni, bo szczerze mówiąc już nie pamiętam, jak ta mapa wyglądała. Poza tym, że na górze mamy osłonięty wodą cypelek taki. Czy mogę chodzić strzałkami? Nie, tylko wsadem. Zbierzmy to. To przestało działać, bo się zapchało. Uzupełnimy w ten sposób. Super. Ten węgiel się tutaj stakuje. No, nie powiedziałbym, że w jakimś zawrotnym tempie. Masz płytki. Dawaj mi to. Aha, mógłbym zrobić 2 podajniki, a nie mam żelaza. No dobra, ciśniemy. No, jesteśmy już dalej niż w połowie, więc progres.
Czy robić więcej spalin, spalinowych wiertnic? Tu mam pewne obawy, czy to jest sensowne. No, ale trochę nam to spowalnia, spowalnia życie. I zanim zrobimy z elektrycznymi, to minie dużo czasu. Dobra, zróbmy więcej tych spalinowych wiertnic. Najwyżej przyjdą kąsacze. No i oczywiście wszystko wrzucimy do żelaza. Nice. Dawaj moje żelazo. Więcej. Dorobimy jeszcze kilka. W ogóle pieców też by się przydało więcej. Ups. No, węgla nam powoli zaczyna brakować. Trzeba zrobić więcej. Dawaj. Ile, jak stoimy z taśmociągami? Dobra, doprowadźmy to. Czy mamy troszkę żelaza? Dobra, troszeczkę go jest. Będziemy potrzebowali podajników. Czyli co, biegniemy na górę, wejdźmy na taśmociąg, idzie szybciej. Nice. Tu sobie zakręcimy i co, podajniki, pyk, pyk, jak stoicie z węglem, dobrze. I te podajniki nam podawały po prostu węgiel do silników parowych, czy tam też kotłów i wszystko będzie gites, dobrze. Daleko, no ale bardziej osłonione od bajterów, więc coś za coś. No ale dobrze, ten etap już zamknęliśmy. To jest właśnie ten etap silników spalinowych, wiertnic górniczych i tak dalej, jest zawsze taki, że nigdy do końca nie wiem, ile czasu i energii w to inwestować, bo zaraz i tak się przerzucimy na elektryczność i to wszystko będzie zbędne. Oczywiście w złą stronę zrobiłem. No ale powiedzmy, że chcemy jak najszybciej z tym wszystkim ruszyć. Dobrze, czyli tu mamy to, ja bym ci dorzucił tego żelaza, masz jeszcze, mój drogi, wezmę sobie troszeczkę może go. Teraz tak, no zautomatyzujmy od razu może czerwone pakiety naukowe, w sensie tak zautomatyzujemy w ten sposób, a potem zrobimy prawdziwą ich produkcję, w drugim odcinku pewnie. Dzisiaj myślę, że... Co jeszcze zdążymy zrobić? Chyba sporo. Myślę, że dzisiejszy odcinek będzie z godzinkę miał. Taki, wiecie, mocno otwarcie serii. Więc zróbmy tutaj to. Tak, tak. Dobrze. Mamy podajniki. Nie, chcemy produkować to. Czyli automatyczne czerwone pakiety naukowe, będziemy to nazywali. Potrzebujemy miedzianej płytki i żelaznego koła zębatego. No dobrze. Przy czym to żelazne koło zębate produkuje się 0,5 sekundy. Czyli pół sekundy, innym słowem. A ten pakiet naukowy zużywa ich 1 na 5,5 sekundy. Przepraszam, na 5 sekund. Czyli w ciągu tego, jak jeden automat montażowy pracuje, robiąc żelazne kółka zębate, on ich wytworzy ile? 10, tak? W tym samym czasie, co ty wytworzysz jeden pakiet naukowy. Więc spokojnie możemy cię otoczyć automatami montażowymi. Będę potrzebował podajniki. Nie wiem, czy jest sens, może troszkę przesadzam. Może troszkę przesadzam, jeśli chodzi o rozwijanie tego, bo to i tak jest takie, wiecie, tymczasowe. A, właśnie, tak kombinował. Chociaż można zrobić w ten sposób, no już przyspieszymy.
Dawaj to, dawaj to. Czegoś nam brakuje. Czegoś wciąż mi brak. Jest to żelazo. I zrobimy tak. I tak. I więcej podajników potrzebuję. Tu będzie miedź. A tutaj żelazo, obviously. Czyli ty robisz czerwone pakiety naukowe, ty robisz, jak się kupuje. Bo też teraz gram w Dyson Sphere program i tam się inaczej kopiuje, więc miałem brain fart. Weźmy tak, wrzucimy to, tu wrzucimy może, no nie da się niestety, już się zaczyna się. No trudno, dobra, nie będę się tym przejmował. Niech to się produkuje, a tak naprawdę to nie chcę tutaj postawić skrzynki, tylko chcę postawić tutaj laboratorium. No i super. Dawaj mi moje taśmociągi, dawaj mi moje żelazko, dawaj mi mój węgiel. Tego na razie nie biorę, bo i tak mam dużo. Rozłóżmy to w ten sposób, pomiędzy machiny nasze, niech się produkuje. Pyk, 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 pyk. Dobrze. Okej, dawaj mi teraz, panie... O, zróbmy sobie leki pancerz, w ogóle zapomniałem, że gramy z bajterami, więc... Na szczęście mam duży obszar startowy, tak? Czyli powiedzmy gdzieś tutaj one się zaczynają pewnie. No ale tak czy inaczej, wolę być ubezpieczony na każdą ewentualność. Co dalej? Optyka? To jest takie, taka technologia, którą pewnie jak się samemu gra, to jest mało istotne, natomiast do let's playu jest całkiem ważna, żeby nie było zbyt ciemno w nocy. Ale ja bym chciał najpierw może uzbrojenie. Mam teraz paranoję, że... Czy mogę włączyć kolejkę teraz w trakcie gry? Pewnie nie mogę, a już nie chcę mi się rozpocząć od nowa. Powrót, interfejs... Nie. Jeśli mogę, to powiedzcie mi proszę o tym. A jeśli nie, no to trudno, moja strata. Okej. Okay. To się produkuje. Nie, to się nie produkuje. To bez sensu. Nice. Potrzebuję w takim razie. Tutaj mamy to z automatu, ten się odkryte. Co byśmy chcieli dalej zrobić? To jest zawsze jakaś taka rzecz. Może automat montażowy sobie zrobimy. W tym czasie skałki skopię. Chop, chop. Po co chopuję skałki? Po to, żeby wrzucić je do automatu montażowego i żeby on zaczął mi robić piece, bo nie chce mi się tych piecy robić w ręce. Podajnik to jest kolejna rzecz, którą musimy zautomatyzować, ale żeby to zrobić, to będziemy potrzebowali zielonych płytek. Jeszcze też to jest dobry cel zrobienia, gdzie są piece. Niech się piece robią, tutaj się robią taśmociągi, tutaj się robią pakiety naukowe. Tutaj ty kopiesz, wezmę więcej tego, więcej tego, więcej, więcej. Wszystkiego więcej. No, szalone to było. No i do tego też są potrzebne te układy elektroniczne, czyli w moim słowniku zielone płytki. Ja w ogóle mam dużo nazw na różne rzeczy. To są śrubki na przykład, także wiem, że to triggeruje wiele osób. Przepraszam z góry, ale tak będzie.
Słupy. Moglibyśmy w sumie też zautomatyzować słupy, bo wbrew pozorom się ich dużo zużywa. Zróbmy dwa automaty montażowe. Chyba jednak zautomatyzuję teraz te zielone układy. Dawaj mi wieżyczki. Bo to jednak widzę, że do wielu rzeczy się ich używa. Najpierw zrobię tak, obklejam to tak. Obklejam tą linię różnymi automatami, ale może taki niby mol zrobimy. Tu bym chciał zrobić druciki i potem te druciki są tutaj przekładane. Tak zrobimy, o. Zrobimy tak, słuchajcie. Tak, ty stąd bierzesz miedź, ty stąd bierzesz drewno. Ty tutaj podajesz druciki. I ty będziesz tutaj wykładał słupy. Po tym, jak je wytworzysz. Pyk. Ty tutaj robisz słupy. Ideolo, wyśmienicie. Tu wrzucimy to, tu wrzucimy miedź. Tu potrzebuję jeszcze jednego tego. No i mamy oczywiście mało drewna, więc... Wypadałoby trochę szczopować, czego bardzo nie lubię robić ręcznie. Czy to jest duża skała? Jest. No nie potrzebujemy już węgla, także bez przesady. Także pozbierajmy troszkę tego drewna teraz. Mamy odkrytą technologię wieżyczek. Bardzo mnie to cieszy. To co? Zróbmy elektronikę może. Jest potrzebna do dalszych rzeczy, które mnie interesują. Albo tą optykę jeszcze, a potem elektronikę zrobimy. Jakieś jednak światełka postawię, żebyście lepiej widzieli, co robimy. Chop, chop. Do stówki dojedźmy. Mamy 88, 92, 96 i 100. Wrzućmy drewno, super, tu niech się robią słupy, tu się robi to, tu się robi to, brakuje ci żelaza, to masz. Weźmy stąd żelazko, weźmy miedź. Dobra, ja zautomatyzuję w ten taki chamski sposób, co teraz czynimy, te zielone płytki, elektroniczne układy, bo one nam są potrzebne. No, nie chcę mi się craftować za każdym razem do tych elektrycznych wiertnic i tak dalej. Ja więcej tego potrzebuję. Pojedynczo róbmy. Dobra. Czyli tutaj do tego potrzebuję do układu elektronicznego miedzianych drutów, tylko jeszcze żelaznych płytek. Nic bardziej zaawansowanego. No tak. Tak mogę to robić. No dobrze. I teraz co? Miedziany drut, tempo wytwarzania płytki pół sekundy, tempo wytwarzania pół sekundy. Ja się dwa robią, tak? Czyli no tak, to ratio, które znamy z blueprintu, który tutaj mam, czyli 2:3. Nie wiem, jak to się przekłada na takie tak zwane chamskie produkowanie w łapie niby. Dużo tego potrzebuję. Kilka skrzynek. Dobra. I potrzebuję jeszcze, żebyście sobie tutaj podawały, to wykładały. A w sumie wiecie co zrobimy? Zrobimy taki myk, że wykorzystam do tego taśmy ciągi, bo mi się nie chce uzupełniać skrzynek. To bym chciał. Dawaj mi to.
Pyk, no i co? Zawiesiłem się, robimy tak, tutaj wkładamy to, no niecałe, 200 włóżmy na razie. Tutaj tak nie zrobimy, bo będziecie więcej tego zużywały. Mało miedzi mam nagle. Zróbmy tak. Nie to, typie. Typie, ten chciał produkować. Bym chciał to produkować, pyk, pyk, pyk. Tu się podaje żelazo, tu się wykłada na ten taśmociąg. I z tego taśmociągu... Nie, nie chcę tego. Fuck. Pyk. Nice. To jest to, co chciałem osiągnąć. Dobra, to jest jakaś abominacja, która tutaj powstała, no ale trudno. To się wytwarza, tu mamy, no niestety skończył się kamień, więc mamy tylko 50 pieców. Tu się wytwarzają słupy, wyśmienicie. No dawaj mi trochę tej miedzi, aż tyle ich nie potrzebujesz. I tu ją wrzućmy. Co się stało z moją miedzią? Dobrze, to się wytwarza, bardzo mnie to cieszy, tutaj się nie wytwarza, no ale weźmy, mamy ich jakoś tam odpowiednio dużo na razie. A dziwnie się za... W ogóle bardzo mi się podobają te nowe animacje tych rzeczy, modele. Bardzo są fajne. Dobra, wrzućmy tu węgiel. Ostatnia rzecz, która nam została do zautomatyzowania, zanim zaczniemy budować huty, to są nieszczęsne podajniki. I zastanawiam się... Dobra, no zróbmy, tak, zróbmy już automatyzację podajników. Nigdy tak nie zaczynałem gry, to jest dla mnie jakaś nowość, żeby tak wszystko zautomatyzować, zanim zaczniemy budować huty, no ale może to jest sposób, może? Zobaczymy. Co będę potrzebował? Koła zębate i układy elektroniczne. Dobrze, czyli tak naprawdę dwa automaty montażowe mi są potrzebne. W ten sposób ustawione. Dawaj mi podajniki dwa, będę więcej potrzebował. Bierzesz stąd. Zgustujmy sobie, podajesz tu, wykładasz gdzieś tam tutaj powiedzmy. Robisz to. Ty robisz koła zębate. Zwane śrubkami. Pyk, pyk, pyk. Masz. A wiecie co, strasznie zgłodniałem okazało się. Może ta gra w faktorię tak... A, jeszcze potrzebujesz płytek. To musimy to zmienić, bo nie chce mi się tego dublować. Pyk. Pyk i masz. Dobra, podajniki się robią. Może wypadałoby zbudować, słuchajcie, spalinowe wietnice ze dwie mimo wszystko i żeby kamienia troszeczkę pokopać. Bo tych pieców na pewno będziemy potrzebowali sporo. Pyk, pyk. Dobrze. To jest napełnione, zbierzmy to, jak stoimy z czasem, dobrze bardzo.
Czyli te rzeczy nam się produkują. Tutaj musimy miedzi dorzucić, jak rozumiem, no ale niestety miedź jest towarem luksusowym, reglamentowanym. Jak się chyba mówi. To się produkuje. No, całkiem szybko się to produkuje nawet. Bardzo dobrze, będziemy bardzo dużo tych podajników potrzebowali. Tu kamień. Tak naprawdę moglibyśmy postawić tamten automat montażowy, bo już nie chcę się ciągnąć słupów. Ile mamy słupów? Też dużo, śmienicie. No drewna oczywiście brakuje, ale więcej niż tyle nie będziemy na razie potrzebowali. Masz kamień. No dobrze, słuchajcie. Wydaje mi się, że ten moment teraz jest bardzo dobrym momentem, żeby skończyć. Tak mi się wydaje. No bo następnym krokiem tak naprawdę już w tym momencie będzie odczekanie jakiejś tam chwili, pozbieranie rzeczy. Już tak naprawdę teraz moglibyśmy zacząć budować huty tam na dole. Ostatnią rzecz możemy to zautomatyzować, może wiertnice górnicze. Tak, i to są te same rzeczy, co są potrzebne do podajników. O, ale mi burczy w brzuchu. Podajniki już mam tutaj, bardzo mi to ułatwia życie, w ogóle sobie wrzucę tutaj na pasek. Te rzeczy chciałbym wyrzucić, chciałbym przenieść tutaj. Piece nam potrzebne, kładę je tu, słupy tutaj, daj mi, to zrobimy sobie tutaj. Jak stoimy z prądem? Spoko. Stać nas na wiele więcej. Dobrze, to zróbmy, czy automaty montażowe moglibyśmy... So, wszystkie te trzy rzeczy potrzebują tego samego? To jest chyba jakaś zmiana, albo może zawsze tak było? No mniejsza, w każdym razie bardzo fajnie. Co, i tak potrzebujemy dwa takie. I gdzie to zbudujemy? Moglibyśmy to przebudować niby, no. Czy tak mi to nie boli. Tum tirum. Zrób może to teraz. Dobra, czyli co? Pyk. 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 Przepraszam, pyk, pyk. Pyk, pyk. Czerwone. Nie, inaczej to zrobimy. Robimy to w ten sposób. Z mniejszą ilością skrzynek, które muszę uzupełniać. Bezsensownie. Dobra, więcej skrzynek. A niech tutaj się wykłada. Nie chcę mieszać tych rzeczy, bo wiecie, co się dzieje, jak mieszam. Nie powiem tego, jeszcze mnie YouTube zdemonetyzuje. Moje całe tam 10 groszy, które zarabiam, mi odbiorą wdowi grosz mój YouTube'owy. No bo, ale jak wiecie, co się dzieje, jak mieszam. Byśmy chcieli tutaj taśmociąg. Ja chciałem robić w mózgu. Elektroniczny ten i podajniki. Tutaj robimy to. Pyk, pyk. Proszę bardzo. Pyk, pyk. Coś wybrałem przez przypadek. Podajniki on chciał szybkie. Najbardziej. No dobrze, jesteśmy, słuchajcie, na bardzo dobrej drodze, żeby w następnym odcinku po prostu już zacząć robić huty. Tutaj nam się zaczyna to wytwarzać. Śmienicie. A tutaj co ja chciałem? A, to jest niepotrzebne. O. Dobrze, czyli to się robi, te podajniki szabią, zastopuję tutaj do 100, bez przesady, nie potrzebujesz aż tyle w tej sekundzie. To niech się robi też do 100.
I zasadniczo, może prądu brakuje? Nie, z prądem też stajemy dobrze. Zasadniczo to po prostu dołączę do was w drugim odcinku, w którym zaczniemy budować huty i w ogóle tutaj automatyzować to wszystko. Teraz ręcznie musimy uzupełniać te rzeczy, bla bla bla, bla to jest takie coś tam, bla. A w przyszłym odcinku to będzie się automatycznie działo, dlatego że już będziemy mieli wiertnice górnicze elektryczne, które będą sobie kopały, nie trzeba będzie ręcznie wyjmować, wkładać, tylko będzie wszystko na taśmociągach. Taśmociągi się tutaj robią, swoją drogą, macie żelazo. I doprowadzimy miedź, znaczy rudy, nie miedź, chociaż rudę miedzi też. Rudy doprowadzimy tutaj, zobaczymy co dalej, zobaczymy kiedy nas bajtery zaatakują, może wszędzie zaraz wieżyczki zbudować, działka maszynowe i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco, Gorigon.